przyjechali, nie ma ich rzeczy, nie ma niczego. Były tam ich dokumenty, był tam dorobek ich całego życia. To miejsce istniało tak długo i wszyscy o tym wiedzą. Podobno informacja poszła taka, że ono było opustoszałe. Co jest nieprawdą, bo ostatnią noc ci Państwo spędzili dokładnie w tym miejscu. Nie powiadomiono ich o tym, też mają swoje prawa, nawet jeśli eksmisja jest wyrokiem sądu. I chciałam zabrać, oni nie puścili. Już oni powiedzieli, nie macie wolno idzieć. Oni zabrali wszystko, zostaje mi bieżniczego. Miałam leki na mój tata, leki na mój mama, ubranie na dzieci. Jaki pieniądz miałam tam do baraku, nie wszystkie zabrać. Dokumenty też? Dokumenty na mój dzieci, na trójki dzieci już nie mam i też ja. Miałam dokumenty, a my zabrali wszystko. Zostałam bieżniczego. Na moja mama dokumenty, na mój tata byli tam do baraków. Już nie mamy nic. Barak taki budowany, co budował mój tata. Co mieszkacie wiesz, 7 lat? Mieszkamy tam, 7 lat mieszkaliśmy tutaj. I teraz zatem jest tu ciebie.